Piknik. Anna Sujka Mieszkańcy podwórka stali przy furtce i niecierpliwili się. Postanowili urządzić piknik nad rzeką, a koń Maurycy ciągle jeszcze nie był gotowy. – Mam dla was niespodziankę! – krzyknął ze stajni. – Ale potrzebuję trochę czasu, żeby ją skończyć. – Hał, hał! – zaszczekał Reksio. Więc dogonisz nas po drodze. Idziemy. Poszli. Przodem kroczył kogut ze swoim kurzym statkiem. Nieśli koc. Za nimi dreptały kaczka i gęś z wielkim parasolem przeciwsłonecznym. Potem koza, krowa i kot nieśli prowiant. A na końcu biegł Reksio, tocząc przed sobą piłkę. Na ulubioną plażę nad rzeką dotarli równocześnie z rodziną Bobrów, mieszkającą pod lasem. Hej! To nasze miejsce! zawołał kogut. Byliśmy tu pierwsi. Też coś? krzyknął tata bubr. Zawsze urządzamy tutaj pikniki. Mieszkamy niedaleko, więc właściwie plaża jest nasza. Wracajcie na swoje podwórko. Właśnie! Piskliwe głosiki małych bobrów poparły głowę rodziny. Żaden leśny futerkowiec nie będzie mi mówił, co mam robić! zaperzyła się gęś gęgula. Przyszliśmy na piknik i urządzimy tu piknik gęgę. Kury, proszę rozłożyć koc, poleciła. Posłuszne kury zabrały się do rozwijania koca. Ani się ważcie rozkładać koc pod tym drzewem, zawołała pani Bobrowa. Moje dzieci skaczą z niego do wody. — Więc będą musiały skakać z innego miejsca, kukuryku — zapiał kogut. — Ja ci dam kukuryku, ty ozdoborożna! — rozzłościł się nie na żarty tata bubr. — Ozdoborożna? Ozdoborożna? — wrzasnął kogut. — Patrzcie go, jaki dowcipny! Już ja ci pokażę, dzikusie! — i kogut, nastroszywszy pióra, skoczył w stronę bobra, aby dać mu nauczkę swoim twardym dziobem. Pan bubr natychmiast zrobił użytek ze swego mocnego ogona. Pac! rozległo się na plaży i kogut wylądował w trzcinach. W jego obronie stanęły teraz kury. Całym stadem rzuciły się na panią bobrową. Stać! próbował powstrzymać Reksio. — Po co się bić? W pobliżu jest mnóstwo miejsc, gdzie można urządzić piknik. Koko-ko! Ko, ko, zagdakały tylko kury, więc niech bobry wynoszą się stąd gdzie indziej. Zdawało się, że nic nie powstrzyma awantury, gdy na plażę przygalopował w końcu mądry koń Maurycy. Co tu się dzieje? zapytał. Dajemy nauczkę bobrom koko-ko! Ko, ko, zagdakały kury. Chcą nas wyrzucić z plaży. Ho, 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 poważna sprawa, pokiwał głową koń. Ale może poradzimy sobie bez bicia? Co byście powiedziały na mecz? Możecie dać nauczkę bobrom, grając z nimi w siatkówkę. Może byśmy i mogły, zgodziły się kury, ale nie mamy siatki. To jest właśnie niespodzianka, którą przygotowałem na piknik. Powiedział Maurycy i ściągnął z grzbietu starannie splecioną siatkę. Wystarczyło zawiesić ją między rosnącymi po obu stronach plaży drzewami, i boisko było gotowe. A co na to drużyna Bobrów? zapytał koń. Zgadzamy się na mecz, powiedział tata Bobr. Kto wygra, ten zostaje na plaży. Tak rozpoczął się niezwykły mecz. Jednak w miarę upływu czasu coraz mniej ważna stawała się jego przyczyna. Bobry i kury świetnie się razem bawiły, odbijając piłkę ponad siatką. Kiedy koń Maurycy odgwizdał koniec meczu, nikt nawet nie zapytał o wynik. Zmęczeni zawodnicy obu drużyn zgodnie usiedli na trawie i dzielili się prowiantem. Udał się piknik? – zapytał Reksia następnego dnia Azor Pies z sąsiedniego podwórka. – Jak nigdy dotąd, hał, hał – zaszczekał Reksio. – Poznaliśmy nowych przyjaciół. Nie uwierzyłbyś, jak wspaniale wygląda mecz siatkówki rozegrany pomiędzy drużyną kur i bobru.